powiem wam, że po prostu tak mi się chce płakać, taka sytuacja tutaj się zdarzyła nad morzem. Po prostu zostałam zaatakowana przez psa. Ale to za chwilę, bo tu po prostu śnieg sypie. Jak będę w domu, tam wszystko opowiem, bo co ta kobieta zaczęła robić? Znów mnie gadać i nic nie zrobi. O Jezu. Strasznie długo to trwało, ale zadzwoniłam na straż miejską, nie odbierali. Teraz powiedzieli, że patrol może przyjechać. Zobaczymy, czy tu się coś zdarzy. Ta babka się porusza. Nie powiedziałam w sumie im też, w którym kierunku. Jakoś nie pytali, nie dopytywali. Nie wiem, czy to się ludzie przejmują taką sytuacją. Słuchajcie, zadzwoniłam po straż miejską. Natychmiastowo przyjechała, nie spodziewałam się. Po prostu ja nie wierzę w to. Pani bardzo miła, zrozumiała, o co mi chodzi. Pani ze straży miejskiej. Jestem w bardzo pozytywnym szoku, opowiem wam historię całą zaraz. Ojejku. Dobra, wróciłyśmy z pandą do domu, minęło trochę czasu, więc opowiem wam na spokojnie, już bez takich emocji, bez roztrzęsienia, więc o co tutaj chodziło? Wchodziłyśmy z pandą na plażę i widziałam z daleka, że biegnie do nas dosyć duży pies. I to nie jest tak, że ja mam takiego małego kodupla smarkacza 3-kilogramowego i boimy się wszystkich dużych psów, bo właśnie na tym mi najbardziej zależało, jak wychowywałam pandę, żeby nie bała się psów, i to wielkich, i ona bardzo chętnie do nich podchodzi. Ale ten pies tak dziwnie leciał, też patrzyłam na niej reakcję, ona była taka troszeczkę niespokojna, i to też dlatego, że mieliśmy kiedyś wcześniejszą sytuację, gdzie pies nas zaatakował i słuchajcie, ja wzięłam ją automatycznie na ręce i ten pies zaczął do mnie skakać. Ja krzyczę do babki, do właścicielki, żeby zabrała tego psa. Ona nic sobie z tego nie robi. Ona do mnie gada, że ja robię źle, że biorę tego psa na ręce i tak dalej. I słuchajcie, co komu do tego? Czy to jest źle, czy to jest dobrze? Ja wolę, żeby pies na mnie skakał, niż na mojego psa. Opowiadałam kiedyś na Instagramie taką sytuację. Może wam jeszcze raz opowiem, bo wiadomo, że na tym Instagramie to znika. To było latem, jak mnie zaatakował pies. I mnóstwo z was mi opisywało różne wasze historie, gdzie po prostu te psy nie przeżyły. Tym bardziej takie małe. Malutkie, więc ja nie wiem, co to za pies. Ja nie wiem, jaki to jest właściciel. Czy ten pies się go posłucha, czy on przyjdzie, czy co on chce zrobić, więc dla bezpieczeństwa mojego zwierzęcia po prostu ja go biorę. I ten pies, słuchajcie, na mnie skakał. Ja z tą babką zaczęłam rozmawiać. Prosiłam ją, żeby zabrała psa. W pewnym momencie, słuchajcie, ja wrzeszczałam do niej, żeby zabrała, i ona nic. Wcale go nie zabrała na smycz. I tutaj takie małe wtrącenie, dlaczego krzyczałam podczas tej całej sytuacji, gdy do niej mówiłam, gdy prosiłam, żeby zabrała psa. Ten pies na mnie skakał kilkanaście razy, nie słuchał się jej, ona nic nie zrobiła, więc zaczęłam po prostu krzyczeć. I szczerze powiem wam już teraz po fakcie, ja po tej całej sytuacji miałam siniaki na nodze, nie bardzo jak miałam się oddalić, to dlatego, że ten pies ważył kilkadziesiąt kilogramów, lód, śnieg, ślisko, no wiecie co, naprawdę mógł mnie przewrócić. Rozmowa z tą babką nic nie skutkowała, poszła dalej z tym psem, on był na luzie. I słuchajcie, szczerze, dzisiaj tutaj na tym osiedlu właściciel jednego małego pieska, gdy spotkał pandę, mówi: o, wreszcie zwierzak wielkości mojego psa. No i też opowiadał historię, że tutaj różni ludzie przychodzą puszczać te zwierzęta na plażę i też, że gdyby nie ubranko, to nie wiadomo, co by się stało, bo pies go chycił za ubranie. I słuchajcie, ja po prostu byłam tak rozsierdzona. Ja wiem, że tutaj dużo różnych piesków lata, małych, dużych i tak dalej. Tak na dobrą sprawę to jest druga taka sytuacja, gdzie zaatakował mnie pies. Nie bardzo nie wiedziałam, co robić, ale wkurzyłam się tak, że zadzwoniłam na straż miejską. Trochę to minęło czasu, jak nie odbierali, ale słuchajcie, jak odebrali, powiedziałam im, gdzie to było, przy dokładnym wejściu na plażę. Chciałam powiedzieć, jak wygląda ta babka, jaki to pies i tak dalej, ale się rozłączyli i powiedzieli, że jak będzie wolny patrol, to przyjedzie. No to tak w sumie nie wiedziałam, czy przyjęli tą sprawę poważnie, czy przyjadą szybko, czy nie przyjadą, ale tak, minęły dwie minuty, ja zobaczyłam gdzieś tam te niebieskie światła i mówię, kurczę, jedzie tu straż miejska. Podbiegłam do strażników, jak zobaczyłam, że wchodzili na plażę. Wyjaśniłam tą całą sytuację, o co tutaj chodziło. Były dwie osoby, jedna osoba poszła od razu tam właśnie do tej kobiety z tym psem, a z drugą rozmawiałam i to nie było tak, że mnie olali, że co ja w ogóle zgłaszam i tak dalej. Faktycznie zainteresowała się tym tematem, zobaczyła właśnie, że też pies się trzęsie, że my jesteśmy cali roztrzęsieni. No i słuchajcie, no co, no sytuacja skończyła się dobrze, ale kurczę, no nigdy nie wiadomo, jaki jest pies. Co najgorsze było to, że jak ja z tą babą zaczęłam rozmawiać, mówiłam, że po prostu ja miałam takie sytuacje, ja biorę psa, bo ja się boję, bo mnie psy atakowały, to słuchajcie, w międzyczasie ten pies chyba z 5 razy na mnie skoczył, ona w ogóle go nie zawołała, nie zabrała, nic nie zrobiła, więc no mówię, ja tej sprawy tak nie zostawię. Dajcie znać, czy wy mieliście dziwne sytuacje z atakami psów i tak dalej, mam nadzieję, że dobrze się skończyły, czy byliście czegoś takiego świadkiem i co w takiej
takiej sytuacji zrobiliście? Ja naprawdę zaczynam się zastanawiać nad zakupem gazu pieprzowego, bo to już nie są przelewki. I to nie chodzi o to, że ja tutaj na wszystkich właścicieli wielkich psów jadę, jak widzę wielki pies, to jest dla mnie już zagrożenie, tylko po prostu, słuchajcie, nigdy nie wiadomo, na kogo trafisz. Tak samo jak jedziesz samochodem, patrzysz na drugim pasie, nigdy nie wiesz, czy ktoś ci nagle nie wyjedzie. Trzeba, słuchajcie, mieć oczy dookoła głowy i mieć takie podejście, żeby uważać, więc... Nie wiem. Jestem dość w szoku, bo zazwyczaj jak psy wielkie przybiegają, to właściciel go zawoła, przeprosi, podejdzie, zabierze. Nawet jak pies ma dobre intencje, chce się po prostu bawić, a widzi, że jest nie tych gabarytów ten drugi, no to wiecie, no bierze go, tak? Baba w ogóle nie wzięła psa na smycz. I tyle w temacie. Po prostu jestem wkurzona, to jest mało powiedziane na to, jakich ludzi można spotkać. Wiadomo, tutaj nie wrzucam wszystkich właścicieli wielkich zwierząt do jednego wora, ale wiecie... No, taka sytuacja. Dziwnie. Jak widzicie, pan Dunia tutaj pięknie leży na kocyku, ale szczerze wam powiem, że później od razu, jak jakieś nawet malutkie pieski chciały się z nią przywitać, to ona bała się. Podkulała ogonek, kładła się na pleckach, więc ta sytuacja na pewno nie będzie przez nią zapomniana. No i cóż, chyba będę musiała się do jakiegoś behawiorysty wybrać, żeby troszeczkę nad tym popracować, żeby ona po prostu nie bała się tych zwierząt w przyszłości, bo po tej jednej wcześniejszej sytuacji już widzę, że do niektórych psów jest taka wycofana. Minęło kilka dni, odkąd opowiadałam wam na filmie tą historię, jeszcze go nie opublikowałam, więc mam okazję dograć coś jeszcze, ale mam wrażenie, że po prostu wisi nade mną jakaś klątwa. Dopiero co opowiadałam wam o tym psie, który mnie zaatakował, byłam ostatnio na spacerze i kolejny raz wielki pies leci do mojej pandy, ona podkula ogon, ludzie śmieją się i mówią, jaki słodki piesek ten mały, ale ja proszę, zabierzcie, bo on może nie chce nic zrobić złego, ale wiecie, pies, oj, to był jakiś chyba berneński pies pasterski, on wielki, wiecie, łapą nadepnie i coś zrobi, a oni nic. Słuchajcie, kobieta była z dziećmi i ona tego jakby nie słyszała. Dzieci mówią, mamo, pani prosiła, żeby zabrać psa, no tak... I wiecie, tak myślę sobie, że jeżeli są takie sytuacje właśnie z atakami, gdzie konkretnie nas jakiś pies zaatakuje, coś nam zrobi, coś naszemu zwierzęciu zrobi, nie zostawiajcie tych tak sytuacji. Trzeba dać jakąś nauczkę tym ludziom, bo oni nie wyciągną wniosków z tego zachowania. Tutaj jak była ta straż miejska, przeprowadzili rozmowę z tą kobietą, pytali się mnie też, czy chcę zgłosić tą sprawę dalej, podać to do sądu. Mówię, no nie, nie, tu akurat nic się takiego nie stało, ale odpukać nie mam w co. Jeżeli jakiś pies by mi zrobił faktycznie jakąś krzywdę, na pewno tej sytuacji tak nie zostawię. Dzisiaj z kolei sytuacja, która już nie była związana z psem, gdzie ktoś mnie też bardzo niemiło potraktował, też po prostu zadzwoniłam do pana kierownika, powiedziałam, o co chodzi. Nie dajmy się źle traktować ludziom, szanujmy siebie i jeżeli nie zdążymy zwrócić jakiejś tam uwagi, nie zdążymy powiedzieć tego, co konkretnie byśmy myśleli, bo wiadomo, wtedy są emocje, stres i tak dalej, podajmy tą sprawę dalej. Ja sobie tak myślę, to nie jest nic złego i jeżeli ktoś coś robi nie tak, to powinien jakby jakieś tego konsekwencje ponieść, czy ktoś powinien z nim porozmawiać, z przełożonych, czy tak jak tutaj ze Straży Miejskiej. Naprawdę nie zostawiamy tego. To jest mój przekaz i dziękuję wam za oglądanie. Piszcie o swoich historiach, jeżeli chcecie więcej story time, to napiszcie mi o tym w komentarzu, bo mam wrażenie, że mogłabym wam opowiedzieć tyle, a tyle historii, a jakoś tego ostatnio nigdy nie robiłam. Buźka, pa, pa.